Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Zaczynamy sobie kolejną część. W tym miejscu zakończyliśmy. Mamy tu do rozwiązania zagadkę. Przyjrzyjmy się naszym przedmiotom w ekwipunku, bo wygląda na to, że tu mamy takie trzy podłużne urządzenia, czy nazwałbym to bardziej patyki, które pewnie mamy gdzieś tutaj wrazić, ale spróbujemy sobie. O, ciekawe, czy tak trafiłem akurat, czy to jest przypadek. Zobaczymy ten. Aha, czyli jednak trzeba do odpowiedniego otworu, że tak powiem, włożyć. Dobra. W dalszym ciągu mamy korbę. O, coś się stało, wydarzyło, ale nic tutaj nie wiem. Bynajmniej nic nie wydarzyło się takiego, co by nam się tu uruchomiło. Podejdę jeszcze. Aha, czyli można to wyjąć, ale to w takim razie wkładamy to z powrotem. Dobra, to wracamy. Teraz tak. Tutaj w dół. Aha, dobra, wiem, że już nie mam. Wiem, że nie mam oleju. 17th of July 1839. I have. Sprawdzamy wszystko. Coś tu mamy, jakieś machiny. No, pomieszczenie nazywa się Machine Room. Okej, coś tu pewnie będziemy musieli znowu zrobić. Dobra, czyli czegoś nam tu brakuje. Ewidentnie. Teraz tak, jeżeli mam jeszcze zapałki, a mam, to od razu sobie to użyję. Dobra, tutaj jest tak, tam była jedna wajcha, tu jest druga wajcha. O. Coś mi tutaj zasyczało z tyłu, dlatego tak, ale to nie wyglądało mi to na tą parę, dlatego się obróciłem. Tutaj nic nie ma, okej. Okay. Przeszukamy całe to pomieszczenie. O, jeszcze tutaj można wejść, dobra. Oczywiście chroniczny brak oleju do lampy, ale do tego już przywykłem. Tak, nic nie ma. O, a to co jest? Tak ładnie świeci. Koło zębate. Gdzieś je pewnie trzeba będzie tutaj włożyć. Myślimy. Tu jeszcze jest jedno pomieszczenie. Chyba kolejnej latarni nie ma. A szkoda. Tak jakby piwnica. Jakaś z węglem. Zresztą tu wszystko jest piwnicą. Rury. No niczego nam niepotrzebne. Jeszcze zerkniemy sobie za tym pudełkiem, ale nic nie ma. Dobra. Tutaj są jakieś zapały. No i chyba nic więcej. Okej. A robimy trochę embarazu. Tutaj na tej półce mamy tylko narzędzia, które chyba nie są jakoś dla nas bardzo przydatne. O, o proszę bardzo. Mit na moje serce. Super. O, tu mogę wziąć. Aha, to po prostu jest kawałek kamienia, węgla. Jak zwał, tak zwał, ale tu
na chwilę obecną nie ma żadnego znaczenia. Dobra, bardzo fajnie, że tu możemy uzupełnić. Zatem skupmy się na... na tym kole zębatym. Może po prostu trzeba odpowiednio przyłożyć. Też nie. Troszkę się tutaj oczywiście czaskam. Tak to bynajmniej wygląda mi, że to ma być gdzieś tutaj włożone. Ale oczywiście nie mam pewności. No jest tutaj jakaś maszyna, którą musimy uruchomić. Ach, tu są jakieś takie bolce. Dobra, okej. Chyba wiem. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest to. Nie jest tak łatwo włożyć do dziury. O, akurat w to musiało wejść. Wpadło samo. Pięknie. No tak, czyli będziemy tu musieli coś pewnie uruchomić. Teraz tylko... musimy pewnie odszukać, bo dalej nie mogę iść, ale musimy odszukać pewnie koła. Koła zębate, tam jest jakiś zawór, ale to raczej jest nie do ruszenia. Okay. Wracamy na górę, ja sobie tu przypomnę. A, proszę bardzo. I już mamy odpowiedź. Ja sobie przypomnę, bo miałem troszkę przerwy i już będziemy... O, samo się tutaj ładnie załadowało. To jeszcze tylko musimy jedno koło znaleźć. Z reguły to trzecie, ostatnie, czy tam... ostatnie bynajmniej. Ostatnia część zagadki jest najtrudniejsza. Więc... czyżby? Aha. No to nie było takie trudne, dobra. Biegać nie możemy z tym kołem. Trochę hałasu narobię jak zwykle. Ładnie je ułożymy. Chociaż samo wpada na swoje miejsce. Sprawdzimy. No i pięknie. To co? Dobra. Czyli jeszcze coś potrzebujemy. Tu się pewnie coś będzie otwierać, jakieś drzwi, no ale to jeszcze mamy. Wygląda mi to na piec. Mamy węgiel. Spróbujemy. A, i jeszcze przede wszystkim muszę sobie od razu... Już nie ma oleju? Raczej. Wydawało mi się, że to jest jakieś... źródło niekończącego się oleju. Może to i to, zaraz zobaczymy. Dobra. A ewidentnie takie leżą kawałki jakby węgla. Piec i piwnica z węglem. Może jeszcze. No, proszę bardzo, czyli trop jest dobry, ale potrzebujemy jeszcze więcej tego węgla. Sprawdzimy jeszcze jeden. Zamkniemy nasz kociołek. Tak. Pięknie już się pali. Zrobimy teraz o, w tą stronę. Czyli jeszcze coś brakuje. O, tu się ładnie pali. Nie sądzę, żeby brakowało nam. Żeby brakowało nam węgla. Coś tu jeszcze brakuje. A może wajchę do góry? No nie da się. Okej.
maszyna potrzebuje więcej pracy przed uruchomieniem. Dobra, tutaj nam idzie zaraz tą wajchę jeszcze może. A tu już się tej wajchy nie da ruszyć. Dobra, tutaj coś idzie w tą stronę. Co to jest za urządzenie? Okej. Tutaj ta rura być może z ciepłą wodą idzie w tą stronę. Ale co to daje? Czy mamy coś jeszcze? Mamy w sumie tak. Mamy coś takiego i jeszcze mamy tą naszą wiertarkę, ale nie sądzę, żeby to było. O, lądarnym to sobie od razu zażyjemy. Aha, jeszcze może jedną rzecz. Tak. Kurczę, nie ma tutaj już nic oleju, ale właśnie. Ja może tak, dorzucę jeszcze do pieca, chociaż nie sądzę, żeby to było to. Tak, się ładnie pali. Czy tu jakieś zawory są, coś do otwarcia? Nie, nie sądzę. Za rura. Tutaj idzie taka rura do tego urządzenia. Tu wchodzi, ale tu nic nie mogę zrobić. Tutaj też nic. Okay, tutaj cały czas jest ten sam problem. Już oleju nie mamy. Czy wszystkie zębatki są jeszcze? Może tak, zobaczmy. Ewidentnie brakuje jeszcze jakiegoś elementu. W takim razie wrócimy się. Może jakiś trop będzie na tych pomieszczeniach powyżej. Dobra, tutaj byłem. I tutaj zrobiłem wszystko, co można było. Oczywiście to można wyciągnąć, ale nie ma sensu. Dobra, jakieś głosy się pojawiły, czyli dobrze, że tutaj wszedłem. Zawór nie do ruszenia. To jeszcze się wrócimy tutaj. No tak, tutaj żeśmy jeszcze ustawiali te wajchy. Widzę żadnego koła zębatego. Tu już nie możemy nic przestawić. W żadnym wypadku. I tutaj żadnego włącznika już nie ma, oprócz tego, że to ustawiliśmy. Dobra. No to w takim razie jeszcze. Gdzieś kojarzy mi się, że takie koło zębate leżało, ale. Ale to. Teraz sobie nie przypomnę. Tutaj byśmy weszli za daleko już. Tak. Do tylnego holu. Zagadka nierozwiązana. Czegoś nam brakuje. Nie widzę żadnych zaworów, nie widzę żadnych przełączników. Tu już wszystko zebrane.
ma żadnej zębatki, jeszcze to zobaczymy, ale nie, tutaj nic nie ma. Piecu się pali, tutaj jest wszystko ok. Tylko, że problem jest taki, ale tutaj widzę tylko trzy miejsca na te zębatki. A po drugie już jest tak ciemno, że nie wiem nawet. Teraz już w ogóle się tego nie da uruchomić. Sprzęt się zepsuł. Jeszcze tu zobaczę. Ale tutaj to bym zauważył. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tą wajchą. I się uruchomiło, moi drodzy, co ja się naszukałem, żeby to uruchomić. Sytuacja wyglądała tak, że te pałeczki, które wkładałem do tego otworu, tam gdzie był trójkąt, kwadrat i koło, po prostu trzeba było inaczej włożyć. Myślałem, że to ta kolejność była dobra, którą tam zastosowałem, ale to nie było to. Już pokażę zaraz dokładnie, o co chodzi. Teraz coś się dzieje. Jakieś to narośle narosło, że jeszcze mi się... To nieładnie wygląda. Tutaj w tym miejscu przekładałem te pałeczki z jednego otworu do drugiego, aż w końcu no zabęglało. Dobra, teraz tak. Wracamy się z powrotem. To teraz to przede mną. Taka prosta rzecz mnie zatrzymała. Dobra, teraz tak. Wracamy sobie do tego holu z powrotem. Może teraz ta winda się uruchomi w końcu, bo już tylko to zostało, nie ma nic więcej. Okej, no jasne, i mamy więc dowód na to, że to jest to. Tylko teraz tak, to już wszystko nam zarosło. Ta winda była tutaj, omijam te czerwone placki, czy to co to jest. Dobra, ta wajcha już podejrzanie bardziej starczy w dół. No jasne, że tak. No i fajnie, udało się uruchomić kolejny etap gry. A nie było łatwo, prosta rzecz, a przytrzymała mnie troszkę. Dobra, zjeżdżamy w inny dół. To oznacza, że zagłębiamy się jeszcze bardziej w czeluść tego zamczyska. Zobaczymy, co dalej. Grafika nie powala mi się, ale no tak gra już też ma swoje lata. Troszeczkę mi to pokazało się tymi wstrząsami. Ciemno, co ciemno. Tak jest, zawsze musi być jakiś jebut na końcu. Z reguły, jeżeli windą zjeżdżamy. W takich grach oczywiście, horrorach, no zamek nasz jest piękny. Trzeba tam się wchodzić i rozwiązywać zagadki. Dobra, co my tutaj mamy tym razem? Okej. Dobra, fajny moment na to. No, już wrócić się nie wrócimy, także będziemy mieli kolejny mocny etap gry. Dobra, to w takim razie zakończymy sobie w tym miejscu. Coś tu oświetlone mamy. Rozejrzymy się, ale to już chyba w przyszłym odcinku. Tak, retrospekcja jeszcze będzie. Na powitanie. Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Idziemy po tych śladach. Przejdziemy jeszcze przez te drzwi. Dobra. Już lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, możemy tutaj jakieś belki ruszyć. Tu po jakichś śladach musimy iść. Ja myślę, że jeżeli da się usuwać te kłody i te kamienie, to znaczy się, że tam trzeba będzie pewnie wejść. Było coś podobnego w Amnesii Rebirth. Rozejrzę się. Po ciemku troszkę, ale...
Aha, czyli tutaj tylko właściwie oświetliłem leżący. Ach, tego już nie będziemy odpalać. Dobra, tam jest ta droga, która się nam zawaliła po windzie. Chyba to już nie ma nic. Dobra, to w takim razie tutaj innego wyjścia nie ma. Jak odgrodzić sobie drogę. Troszkę fizycznej pracy nie zaszkodzi. O, tutaj już możemy chyba te drzwi otworzyć. Nie, jeszcze tutaj coś leży. Dobra. I jak? Dobra. O, jak przyjemnie. Widno. Idziemy w prawo. Słyszę jakieś wycie jakby mężczyzny, który cierpi, ale również słyszałem jakieś wycie jakieś jakiegoś stwora. Dobra, bardzo ciemno. Wracam. Wracam do miejsca, w którym zaświeciłem sobie pochodnie. I w tym miejscu zakończę, moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek w tych lochach. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Dzięki i na razie. Cześć.